Co byście zrobili w momencie, kiedy bym wam powiedział, że ten odcinek, który oglądacie teraz, to będzie najważniejszy odcinek w historii tego kanału z FIFA Mobile. Dlaczego? Już wam wyjaśniam. Po pierwsze, mam do wydania 115 tysięcy, przez co najprawdopodobniej mój skład w tym odcinku stanie się składem o overallu 90+, przez to, że wzmocnimy moją lewą pomoc. Moim zawodnikiem powinien być Ashley Young, ale wybiliście mi to z głowy z tego względu, że napisaliście, że Ashley Young jest po prostu słabą kartą i mam go nie kupować, bo jest nieopłacalny i gra po prostu średnio, więc mam kupić kogoś innego. I za chwilę zobaczycie dokładnie, kto to będzie. Po drugie, brakuje mi zaledwie kilku tysięcy punktów, jak widzicie, do tego, żeby awansować do dywizji Pro 1, czyli do, można powiedzieć, największej dywizji, do jakiej mogę się dostać w tym momencie. Z tego względu, że po prostu moje umiejętności nie są tyle dobre, jak pewnie większości z was, ale jestem z tego dumny. Powiem wam, że dość mocno tutaj napierałem na to, żeby po prostu tę dywizję w końcu zdobyć i mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się ją zrobić. Po trzecie, Eden Hazard wersji 91 w końcu w tym odcinku będzie nasz i jedyne, co musimy zrobić, to w końcu wygrać z Chelsea London i zdobyć ten token Chelsea. Mam nadzieję, że to zrobimy właśnie tym pierwszym spotkaniem, także trzymajcie kciuki, zaczynamy i mam nadzieję, że Eden Hazard 91 po tym meczu będzie nasz. Ładnie, Klasen, uderzenie na bramkę, że to będzie gol, no nie ma broni to Courtois. Dlaczego ja to uderzałem siłowo po krótkim rogu? Mogę to uderzyć technicznie. Ajajajajaj, zostało 10 minut, czyli najprawdopodobniej ten mecz może zakończyć się dopiero po 11. A w sumie po 11 jeszcze nie przegrałem z Chelsea, tak odpukać. Chyba, że Diego Costa walnie to jakiś rajdy. Czemu mi się nie chce przełączyć żadną z obrońców? Na szczęście, kompany. Ten mecz zakończy się dopiero po 11 i zobaczymy, jak tutaj poradzę sobie po rzutach karnych. No, mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Póki co z Chelsea London po 11 jeszcze nie przegrałem. Mam nadzieję, że po tym meczu to się po prostu nie zmieni. Dobra, pierwsze. Jan Oblak. Diego Costa, uderzenie prosto w środek i na szczęście to obroniłem. Eden Hazard, on powinien tutaj wykończyć tą jedenastkę, uderzę w prawą stronę, uderzenie, na szczęście Courtois nie sięgnął tej piłki, ale wyczuł kierunek bardzo ładny. Dobra, Pedrito, powiedzmy, że będzie prawa strona i tym razem lewa, no i tutaj strzał nie do obrony. Klasen, uderzenie i na szczęście boczna siatka. Dobra, u nas Eden Hazard wykończył bardzo ładne uderzenie i po raz kolejny idealny strzał. Nawet piłka odbija się od słupka. Dobra, Eriksen, jeszcze raz w okienko, czy to nie był z czasem za mocny strzał, uderzenie, boczna sianka, 3-2. Jeszcze kilka strzałów i najprawdopodobniej możemy to wygrać po rzutach karnych. Moses, czy to będzie po raz kolejny lewa strona, tym razem prawa. Nie udało mi się tego wyczuć. Ander Herrera, mam nadzieję, że też wykończy tę jedenastkę bardzo dobrze. Uderzenie, Courtois na szczęście nie broni. I teraz, jak uda mi się wyciągnąć ten rzut karny, to mecz będzie wygrany przez nas. Kante, uderzenie, środek i mamy to, wygrywamy ten mecz i ostatni żeton. Na Eden Hazarda właśnie jest nasz w tym momencie. Eden Hazard wersja 91 trafia do naszego składu. No i teraz w końcu ten długo wyczekiwany moment. Mamy Eden Hazarda wersji 91, tylko wystarczy wbić dwie karty w jego tutaj plans. I mam nadzieję, że ta karta będzie po prostu spisywała się o wiele lepiej. Zobaczcie, jaka różnica. 88 na 91 i w tym momencie ta karta jest po prostu nasza. Pięknie. Zobaczcie, jak genialnie wygląda nasz napastnik w tym momencie. Naprawdę przekozak. No i teraz pytanie do was. Chcecie, żeby kolejna wersja Edena Hazarda trafiła do mojego składu? Jak tak, to ja się bardzo mocno postaram o to, żeby ta wersja prędzej czy później do nas trafiła i mam nadzieję, że tutaj wy tak samo się postaracie. Zostawcie bardzo dużo polubień, a wtedy wersja Eden Hazarda wersji 93 trafi do mojego składu. No i teraz pyk. W miejsce złotowłosego Beseta wrzucamy Eden Hazarda wersja 91 i po tych wszystkich boostach, które mamy w tym momencie w składzie, jego overall wynosi 92. Overall naszego zespołu niestety nie wzrósł, ale wydaje mi się, że po tym jak zrobimy transfer naszego składu i będziemy walczyć o mistrzostwo Pro 2, mam nadzieję, że ten overall wzrośnie po prostu na 90. W sumie jedyne, co nam zostało tutaj do zrobienia, to to, żeby ustawić widełki, jaki budżet sobie poświęcić naszego lewego pomocnika i to będzie dokładnie 115 tysięcy końców. Także mam nadzieję, że za tą kwotę uda mi się znaleźć jakiegoś dobrego zawodnika. Mam nadzieję, że ceny po prostu nie wzrosły. Mam tak, Bonaventura, Koke. Nie możemy tutaj mieć żadnego zawodnika hero, przez to, że po prostu oni mają boost jedynie do zawodników, którzy do wzmocnienia zawodników na przykład takich jak, nie wiem, ze swoich klubów czy coś. Ty mam na przykład plus 1 do Hiszpanów, a Hiszpanów nie mamy zbyt dużo, więc tutaj musimy szukać kogoś innego. Na szczęście jest Grifo, który daje plus 1 do wszystkich, mam nadzieję, i to jest do Niemców. Co za akcja. Najlepiej z tych wszystkich zawodników, których udało mi się znaleźć do tej kwoty, którą mam w tym momencie na koncie, jest właśnie Koke, który kosztuje jakieś 111 tysięcy i mam nadzieję, że ta karta po prostu się sprawdzi. Bo na ten moment powiem wam, że no mam nadzieję, że ta karta po prostu zwiększy overall mojego zespołu tak do 190, bo wtedy mamy duży przywilej pod względem tego, jak jest szansa będziemy mieli na to, że po prostu w tym ostatnim meczu wygrać. Zobaczymy, czy nasz overall zespołu wzrośnie. Mam nadzieję, że tak. Koke wskakuje do składu i zobaczymy na overall naszego zespołu w tym momencie. I to będzie 89, czyli jednak 90 jeszcze nie jest do osiągnięcia w tym odcinku. Mam nadzieję, że w kolejnym już nam się po prostu to uda zrobić. Kiedy dostaniemy kolejne 10 tokenów treningowych do Edena Hazarda? Takie coś się dostaje w sumie codziennie, jak się wykonuje wszystkie zadania
dzienne, czyli po prostu te daily activities, także to warto robić. Czyli 10 dni nam w sumie zajmie zrobienie Eden Alarda wersji 93. Później live events możemy sobie kolejne zgarnąć, bo wykonaliśmy wszystkie. I tak samo part of the plan możemy sobie wykonać i dostajemy 2 trophy pack. I tutaj najprawdopodobniej czerwonego nie będzie, ale na to jest jakaś szansa, mam 2 brązowe. Znaczy po prostu lipa. Okej, moi drodzy, przed nami najważniejsze spotkanie tego odcinka, czyli mecz o mistrzostwo Ligi Pro 2 i awans w sumie do Ligi Pro 1. Mam nadzieję, że to się uda zrobić, bo w tym momencie brakuje mi 3 tokenów, żeby Jan Oblak wersji 91 bodajże trafi do mojego składu i właśnie za tokeny za Dywizję Pro 1 dostajemy. To i mam nadzieję, że tutaj w tym meczu uda mi się po prostu to zdobyć. Mój przeciwnik już go w sumie ma, ja też go mam. Chodzi o Oblaka 92, teraz mi się pomyliło. Także mam 31% szans, tych takich great chances. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się po prostu wygrać. Trzymajcie kciuki. Tak jest, Eden Hazard wersja 92 strzela swoją pierwszą bramkę w tym meczu i to jest kolejna akcja, mam nadzieję, że tutaj to się zakończy jeszcze jedną brameczką, no i niestety, brakowało tutaj niewiele, chociaż w sumie to jest 1-1, mój przeciwnik strzela teraz bramkę i to nie jest koniec tej akcji, to się musi zakończyć, bo tutaj nie ma żadnych great chances ani nic. Mam tyle procent na to, żeby mieć tutaj lepsze okazje od mojego przeciwnika, a w tym meczu to po prostu wygląda tak, że karny. Czy to będzie 11? Tak, to jest 11. Eriksen, tylko żeby teraz to wykończył lepiej. I tak jest, wygrywamy 2-1 w tym momencie i brakuje mi zaledwie kilku bramek do tego, żeby zachować. Mam na szczęście great chance. Zobaczmy, czy to będzie kolejna akcja. Na strzenie bramki podanie Eriksen, czy Klasen uderza, Eriksen podaje. Na szczęście mamy wynik 3-1, kolejny great chance, drugie z rzędu. Mam nadzieję, że to będzie kolejna akcja. Podajemy, Klasen uderza i to jest 4-1. Chyba już w te 40 sekund nie możemy stracić aż tylu bramek. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie. Eden Hazard, czy to będzie kolejna akcja w tym meczu? Nie. Ściągamy bramkarza, się podajemy i tutaj jest Koke, który uderza na bramkę. Mamy 5-2 w tym momencie. I to jeszcze nie jest koniec, to jeszcze nie jest ostatnia akcja. Możemy zrobić tak i podać tutaj na bok. Nie! Uderzenie i broni to bramkarz. Mamy jeszcze rzut rożny, ale to jest zakończenie tego meczu i moi drodzy, to jest awans. To jest awans do Dywizji Pro 1. Pięknie. I na ten moment to jest najlepsza dywizja, w jakiej byłem. Wy pewnie byliście w lepszych. Przy okazji możecie napisać, w jakich dywizjach najwyżej udało wam się być. Wygrałem ten mecz wynikiem 5-2. No i teraz... no, po prostu liczyć na to, że w następnych odcinkach po prostu będziemy robić kolejny awans. Mam nadzieję, że tutaj na Dywizji Pro 1 się nie zatrzymamy i że będziemy robić kolejne awanse wyżej i wyżej, wyżej. You've been promoted, Dywizja Pro 1. Pięknie. No i teraz sami zobaczcie, nie wygląda to w sumie tak źle, ale też nie wygląda zbyt dobrze. Jeszcze przed nami World Class, Legendary oraz FIFA Champion. Mam nadzieję, że tutaj World Class uda się zrobić jak najszybciej, ale na ten moment chyba mam za słaby skład na to, żeby do World Class po prostu wbijać. Więc na ten moment chyba się pomęczymy troszkę w Dywizji Pro 1, wzmocnimy skład i wtedy w następnym odcinku na pewno tam wbijemy z buta. Także moi drodzy, to było tyle w tym materiale. Bardzo fajnie, że oglądaliście do końca. Mam nadzieję, że tutaj ten odcinek wam się podobał. Robiliśmy naprawdę bardzo dużo rzeczy. Był awans, było wzmocnienie Edena Hazarda, było kolejne wzmocnienie do mojego składu. Mam nadzieję, że złapkujecie ten odcinek jak coś. Co 5 tysięcy polubień lecimy z kolejnym materiałem. Ostatnio zrobiliście to bardzo szybko, bo w niecałe w sumie 12 godzin. Także dziękuję za całą aktywność. Zapraszam do komentowania, jak macie jakieś propozycje co do kolejnych wzmocnień. Dajcie info. Potrzebuję teraz lewego obrońca, także dajcie info, jaki lewo obrońca mógłby wbić do mojego składu i po prostu grać na najwyższym poziomie. Dziękuję, trzymajcie się, pa pa, cześć!